Witajcie kochani, zapraszam serdecznie na prognozę miesiąca kwietnia, który będzie znowu bardzo intensywny, ale także kolejny miesiąc maj. Rozpoczynamy nowiem w znaku barana, następnie dochodzi do bardzo intensywnej konstelacji koniunkcji Marsa z Saturnem w znaku wodnika. 12 kwietnia druga szczególna konstelacja, Jowisz łączy się z Neptunem w znaku ryb. Obie planety czują się bardzo dobrze w tym znaku. Z jednej strony jest to konstelacja wysoko spirytualna, wysoko duchowa, mająca spełnić i zrealizować marzenia i życzenia. Z drugiej strony niestety może oznaczać zagubienie, może oznaczać nieszczęście, może oznaczać wygnania, rezygnację, wyjazdy, kapitulacje, zagubienia czy też poszerzenia nieszczęścia i mgły. Pod koniec miesiąca 30 dochodzi do drugiego nowiu z pierścieniowym zaćmieniem Słońca w znaku byka i ten nów jest wyjątkowy, ponieważ jest w koniunkcji do Urana. Takie konstelacje mieliśmy przed 84 laty, czyli miesiąc jest napełniony wysoko intensywną, nawet bym powiedziała znowu ekstremalną energią i dzisiaj będę omawiała, jakie szanse, jakie możliwości mają wszystkie znaki zodiaku. Zapraszam serdecznie do wysłuchania. Serdecznie wszystkie koziorożce i zapraszam na prognozę miesiąca kwietnia. Miesiąc będzie bardzo intensywny dla wszystkich z wyjątkowymi, historycznymi konstelacjami i rozpoczynamy nowym w znaku barana. Pierwsza połowa miesiąca dla Ciebie będzie wymagała dużo pracy i dużo cierpliwości, dlatego że planety w znaku barana i Słońce do 20 i Merkury niestety stoi w kwadracie, następnie będzie to wszystko wynagrodzone, czyli cierpliwość się opłaci. Z nowym księżyca 1 kwietnia rozpoczyna się nowa sytuacja związana z Twoim domem, związana może z Twoją rodziną. Tutaj widzę nowe pomysły, nowe idee albo także prowokacje, czy też będziesz chciał coś tutaj naprawdę zmienić, wprowadzić coś nowego, coś innowacyjnego, nowe pomysły, nowe idee, jakieś działania. To mogą być zmiany wiosenne, to mogą być pomysły przeprowadzki, to mogą być tematy dogadania się z rodziną i podczas tego nowiu, który jest w kwadracie i będzie wymagał od Ciebie dużo nakładu pracy, na pewno nie wchodziłabym w prowokacje wszelkiego rodzaju, ale starała się także pomyśleć o sobie. Może być tak, że dużo uwagi jest skupiona na rodzinie, na partnerze, partnerce, na dzieciach, na rodzicach, czy jeszcze na odnawianiu, czy sprzątaniu. Na przykład jeżeli chodzi o nadchodzące święta, pomyśl o sobie, pomyśl także o odpoczynku, pomyśl o swoich pomysłach i swoich ideach. Dla niektórych z Was może to być pomysł przeprowadzki, który będziecie chciały przeforsować przez następne 6 miesięcy, czy też kiedy będzie pełnia w znaku barana na jesień, jest to możliwe, czy też początek, coś pionierskiego, coś nowego, kupię sobie domek. Kupię sobie mieszkanie, powiększę sobie mieszkanie, unowocześnię, zrobię coś zupełnie innego i z tym pomysłem tutaj uwaga. Uwaga, bo mogą być prowokacje. Może to się domownikom nie podobać, Twoje pomysły czy Twoje idee, czy też może znaleźć się jakaś osoba w domu czy w rodzinie, która swoją prowokacyjną postawą, czy też swoim zachowaniem wpłynie na zmianę jakichś decyzji w rodzinie, czy też związane z domem i z familią. 5-4 jest trudny dzień dla wszystkich. Saturn ustawia się w wodniku w koniunkcji do Marsa i na pewno w świecie można prognozować tutaj dramaty, czy też kryzysowe, dramatyczne sytuacje. U Ciebie do tej koniunkcji, czyli połączenia Saturna z Marsem, nie wpływa to na Twoje Słońce, czy też na Twoją osobę,
ale odbywa się przed Tobą. Będzie to dotyczyło tematów finansów. Nie jest to na pewno dzień, podczas którego robiłabym ważne terminy, gdzie robiłabym jakieś nowe inwestycje, gdzie pożyczałabym komuś pieniądze, czy też wszystkie jakieś bardzo ważne terminy dotyczące na przykład finansów czy zabezpieczeń wszelkiego rodzaju. Na pewno nie jest to dobry dzień na zakładanie własnych działalności czy wszelkich inicjatyw. Dlaczego? Dlatego, że Mars działa, Mars chce inicjować, Mars dodaje gazu do dechy do 180 i Saturn mówi stop. Jednocześnie, jeżeli chodzi, na przykład możesz pożyczyć komuś pieniądze i tutaj wchodzisz w konflikt, tak, który będzie się niestety bardzo długo ciągnął. Dodatkowo Saturn wyciąga oczywiście konsekwencje z jakichś nieprzemyślanych działań, z nieprzemyślanych inicjatyw, a to może negatywnie wpłynąć na twoje finanse. Może być tak, że podczas tego dnia, czy dookoła tego dnia, bo ta koniunkcja się niestety trzyma podczas tydzień, tak powoli idą te planety, czy też poruszają się, że będziesz chciał, nie wiem, czy będzie to jakiś występ, czy może, nie wiem, może ktoś będzie chciał na przykład wystąpić na YouTube, czy na Instagramie, czy rozpocząć coś nowego, coś innego, to dużo będzie pomysłów, czy wprowadzić coś nowoczesnego. A Saturn niestety to wszystko zatrzyma, czy też pojawią się jakieś wewnętrzne blokady. Saturn czuje się w wodniku dobrze, czyli finalnie może być tak, że właśnie teraz nie jest moment na robienie tego i po prostu na pewno bym tutaj uważała, nie wchodziła w jakieś konflikty, nie prowokowała, ale też nie forsowała nic na siłę. Merkury znajduje się do 11, także w kwadracie. Dużo rozmów, dużo spotkań, może nawet takich bardzo burzliwych, niezadowolenia, może właśnie gdzie ty czegoś potrzebujesz, a nikogo nie ma do pomocy, że wszystko oczywiście znowu musisz sam robić, czyli jeżeli nie masz pomocy od osób, na które liczyłeś, musisz poszukać kogoś innego, jeżeli tej pomocy potrzebujesz. Dyskusje mogą być niekończące właśnie w familii, w domu, w rodzinie, dotyczące Twojego domu czy Twojego mieszkania, czy też to, co Ty potrzebujesz tutaj zorganizować i wprowadzić coś nowego. 7 kwietnia i 8 kwietnia Merkury ustawia się w sekstylu do Saturna i w sekstylu do Marsa. No właśnie, pieniądze, które może będziesz chciał zainwestować w dom, czy w kupno w dom, czy potrzebne dla jakiejś sytuacji w rodzinie, czy też ktoś będzie chciał coś potrzebować. Uważałabym tutaj z tymi finansami od tego 5 przez następne 7 dni, żebyś tutaj trochę pomyślał o sobie, dlatego że może się to rozpłynąć lub też, że po prostu ty, jeżeli na przykład pożyczysz, to nie otrzymasz tych pieniędzy z powrotem i 10 trudny dzień. Merkury stoi w kwadracie do Plutona. Pewne tematy będą tutaj zakończone. Pluton jest w Twoim znaku i pozostanie do roku 2024. Pluton dotyczy ostatnie 3 daty urodzonych trzecich dekad koziorożców. Wszystkie koziorożce inne mają już tego Plutona za sobą, dusiciela i transformatora. I teraz w kwadracie do Merkurego będziesz coś zakończał. Będziesz podejmował jakieś decyzje, będziesz się z czymś nie zgadzał, będziesz zrywał jakieś układy. Może jest to jakaś umowa, może jest to jakieś słowne dogadanie, które ci się nie spodoba, tak? Czyli uwaga, tutaj mogą być także tematy takich zaczepek, prowokacji. Nawet bym powiedziała, w znaku barana może to być taki temat agresji i tutaj jest sytuacja konfliktowa, czy też zerwanie, zakończenie, nawet bym powiedziała wyjazd dla niektórych, czy też trzaśnięcie drzwiami i wyjście z domu. 11 sytuacja się radykalnie zmienia. Merkury, planeta komunikacji, biznesu i interesu, przechodzi do znaku byka i ustawia się w trygonie i tu pozostanie do 30 kwietnia. Super czas na zarabianie pieniędzy, na wykorzystanie swoich talentów, na spędzenie miło
czasu z osobami, które kochasz, na dogadanie się z dziećmi, na wyjazdy z dziećmi, na zakładanie nowych projektów, na wykorzystanie swoich talentów, predyspozycji, wchodzenie w hobby, w pasje. Może będziesz wyjeżdżał gdzieś do spa, może na jakiś urlop, może właśnie bardzo miłe spotkanie z przyjaciółmi. Jest to dom przyjemności, radości, ale te przyjemności, radości, rozmowy, czy też biznesy, interesy tutaj będą kwitły i przynoszą ci także pieniądze i jednocześnie no, jakaś inspiracja może być, tak, bo to jest dom twórczości. 12 dochodzi do wyjątkowego połączenia Jowisza z Neptunem i dla ciebie ten Jowisz z Neptunem, który łączy się raz na 166 lat, czyli nigdy więcej tej konstelacji nie przeżyjemy i ten aspekt trzyma się także bardzo długo, aż do 17 na niebie, jest w pozytywnym sekstylu. Nowe szanse i nowe możliwości. Bardzo dobry czas na pracę z komunikacją, przekaz wiedzy, przekaz informacji, handel, uzyskanie jakichś honorów, dyplomów, zadowolenie, inspiracja, nowe pomysły, nowe idee, spełnianie marzeń, spełnianie życzeń. Dodatkowo bardzo dobry czas, kto chce otwierać szkołę, otwierać przedszkola, przekazywać wiedzę, pracować w nowoczesny sposób w online, nie tylko w handlu, ale na przykład jakieś warsztaty, czy spotkania, czy retreats. Bardzo dobry czas na wyjazd, na bliską odległość. Na bliską odległość, myślę na przykład w danym kraju, może ktoś chce się przeprowadzić. Tematy dogadania z rodzeństwem, coś jest zakończone z rodzeństwem, co może wcześniej było trudne, co przeżywałeś, co wpłynęło także bardzo na twoje życie możliwe, bo tutaj był ten Neptun, czyli od dłuższego czasu jakaś historia mogła się ciągnąć. Jest ten temat rozwiązany w pozytywnym sensie, jednocześnie więcej intuicji, więcej inspiracji, nowe pomysły, nowe idee, nowi przyjaciele, nowi ludzie, z którymi będziesz współpracował i kooperował, ale oczywiście na jednej fali. I tutaj od 5 do końca miesiąca znajduje się Wenus. Od 5 kwietnia do końca miesiąca, która będzie się łączyła także z Jowiszem i z Neptunem, i ta Wenus przynosi korzyści wszelkiego rodzaju, jeżeli chodzi właśnie o tematy komunikacji, czy pracy z internetem, czy handlu, czy jest to związane z kupieniem auta, nowego auta, czy też motoru, czy jakiegoś środku komunikacji, czy rolki, czy jakiś wyjazd, czy kupisz sobie domek letniskowy gdzieś na bliskiej odległości, gdzie będziesz jechał, kto pisze, kto publikuje, kto chce stworzyć książkę, spełnienie jakiegoś życzenia i marzenia w każdym bądź razie, ale że pojawią się jakieś dodatkowe możliwości. Jednocześnie twoje pomysły, twoje idee dookoła tego dnia, twoja inspiracja wpływa z Jowiszem w koniunkcji do Neptuna na następne 13 lat. Zaufaj sobie, zaufaj swoim pomysłom, zaufaj swoim ideom. Jest to także tutaj, mogą być prace online wszelkiego rodzaju, to może być także chęć napisania książki, inny rodzaj myślenia, inny rodzaj mówienia, posługiwanie się intuicją, zrozumienie trudnych tematów, które może wcześniej nie rozumiałeś i no, przepiękny aspekt, szczególnie, że jest tu Wenus. Mogłoby być tak, że nawet podczas jakiegoś krótkiego wyjazdu możesz kogoś spotkać, ale to wszystko przynosi ci zadowolenie, harmonię, pieniądze, spełnienie. I ta Wenus, no takie zrozumienie także samego siebie, no nowi ludzie, no nowi ludzie, którzy będą na pewno na jednej fali, czy też poznanie jakiejś osoby na jakiejś wycieczce na przykład. 15.4. Mars przechodzi do znaku ryb i tutaj pozostanie 2 miesiące. Mars w znaku ryb czuje się tak dobrze, jest takie działanie, no jak fala.
Czasami może zrezygnować, wycofać się, to znowu przejść do akcji, ale stoi także w pozytywnym aspekcie, czyli w pozytywnym sekstylu i z tą energią sobie poradzisz. Tą energię będziesz kierował właśnie na tematy komunikacji, na tematy nauki, może zdobywania nowej wiedzy, może zdawanie jakichś egzaminów, może właśnie wyjazdów gdzieś, czy też pracy w internecie, ale na pewno super czas na napisanie, na mówienie, na przekaz wiedzy, na pracę, także na social mediach wszelkiego rodzaju, czy też wyjście może z jakąś reklamą, czy z mediami, tak? Czyli bardzo dobry byłby czas. I podczas tego samego dnia Lilith przechodzi do znaku raka i ustawia się w opozycji na 9 miesięcy. Ok. Ta Lilith będzie prowokować przez następne 9 miesięcy. Nie wiem, czy przypominacie sobie, co działo się w roku 2013 do marca 2014. Wtedy Lilith także była w znaku raka. W znaku raka i naprzeciw siebie dużo prowokacji będzie, jeżeli chodzi o partnerstwa, o relacje wszelkiego rodzaju. Mogą pojawić się osoby, które no niekoniecznie dają ci poczucia bezpieczeństwa, czy też te osoby będą ci wskazywały swoim zachowaniem, także swoją emocjonalnością, jaki jest temat tej relacji, w jakich relacjach chcesz być. Czy czujesz się bezpiecznie w danej relacji? Czy czujesz się dobrze? Czy jest porówno? Czy jest sprawiedliwie z tą emocjonalnością, z tą opieką, z tą czułością? Może właśnie ta Lilith pokaże koziorożcom, zaopiekuj się najpierw sobą. 16 pełnia w znaku wagi i ta pełnia też jest w kwadracie, czyli znowu jakieś trudności, jeżeli chodzi o tematy, te tematy profesji, tematy zawodu, ale przede wszystkim drogi powołania i chodzi o relacje. Te osoby, które są szczególnie urodzone dookoła daty 16, które współpracują, które kooperują, które są w jakichś uzależnieniach, kwadrat Plutona, który później się pojawi 18, tak? Czyli bardzo trudny dzień, to będzie także drugi dzień świąt, no niestety w święta tutaj oczekujemy bardzo trudnej energii. Dla Ciebie razem z tą pełnią od 16 osoby, które nie są na drodze powołania, osoby, które są w relacjach zawodowych uzależniających, gdzie tylko coś udają, gdzie już nie mogą czegoś wytrzymać, czy też pracują tylko dla pieniędzy, gdzie są wykorzystywane, może pojawić się chęć z tą pełnią zakończenia takich współprac, czy takich kooperacji, czy relacji. 20. super dzień, słońce przechodzi do znaku byka i tu pozostaje w trygonie, w pięknym trygonie przez następne 4 tygodnie. I w tym znaku będzie dochodziło do drugiego nowiu, wyjątkowego nowiu z pierścieniowym zaćmieniem Słońca. To Słońce od 20 przez następne 4 tygodnie nie tylko dodaje Ci mocy, siły, stabilności, ale także dużo spokoju. I w domu piątym, w domu tym najprzyjemniejszym, razem z nowiem 30 kwietnia, podczas którego jest pierścieniowe zaćmienie Słońca, będzie się bardzo dużo działo ciekawych rzeczy. Ponieważ jest to dom radości, przyjemności, seksualności, romansów, miłości, ale także dzieci, zaćmieniami, które się zbliżają i będą trwały do wiosny 2023, musisz oczekiwać miłych niespodzianek. Pierwszy temat jest oczywiście temat zakochania, temat miłości, temat relacji, która spadnie z nieba. Jednocześnie, ponieważ są bardzo dobre aspekty, Wenus będzie także łączyła się z Jowiszem i w znaku byka może tutaj chodzić na przykład dla singli o poznanie jakiejś osoby, która jest sekstyl do Plutona, tak? Czyli będą jakieś okoliczności przeznaczeniowe, może nawet jakaś trudna sytuacja i ta sytuacja Was zjednoczy,
czy też w jakiejś innej przeznaczeniowej sytuacji, czy gdzie zapoznasz kogoś i rozwinie tutaj się w trwały romans. Zaćmienia do wiosny 2023 są wreszcie w pozytywnym aspekcie, że coś przyjemnego spada z nieba. To mogą być także nie tylko tematy miłości, tematy relacji z osobą, która jest inna od ciebie, która no, pod wpływem której także będziesz zmieniał swoje życie w pozytywnym sensie, że trzeba będzie więcej żyć, więcej bawić się, więcej czasu przeznaczyć na przyjemności, na radości. To może także oznaczać dla koziorożców do wiosny 2023 temat dziecka. Kto nie jest w tym wieku, pomimo że nie planujecie, ale tak niestety tutaj jest, może być to wnuczek, wnuczka, to mogą być dzieci adoptowane, to może być jakieś znaczące dziecko, które pojawi się w twoim życiu, może nowy partner będzie miał dziecko i jednocześnie rozwój twojej kreatywności, rozwój twojej twórczości, rozwój inspiracji, zajęcie się tym, co kochasz, więcej pasji, więcej zadowolenia, wejście w przyjemności, wejście w radości, ale też byk, powrót do siebie, powrót do komfortu, powrót do życia, a nie tylko ta praca i praca. Jeszcze wcześniej, bo już powiedziałam o tym drugim nowiu, który ma naprawdę, pomimo że jest pierścieniowym zaćmieniem słońca i u ciebie chodzi o pozytywne zmiany, ponieważ to jest w trygonie, które może nie planujesz, ale jednak nadejdą i będą piękne. 24 Merkury w kwadracie do Saturna, też ten 24 można skreślić i 28. I 27 Merkury stoi w sekstylu do Jowisza i Merkury w trygonie do Plutona 28, czyli bardzo dobry czas na biznesy, na interesy, na zarabianie pieniędzy, radykalne poprawy sytuacji finansowych, nawet byłoby to możliwe wygranie pieniędzy, czy też do 28 na pewno wszystkie inicjatywy, to co chcecie rozpocząć, to co chcecie zacząć, otwieranie własnych działalności do 28 jest ta własna działalność poświęcona i pobłogosławiona, że na pewno przyniesie pieniądze, ale może ktoś dzisiaj oglądając to wpadnie na jakiś nowy pomysł zarabiania pieniędzy, to na pewno po tej pełni dokonałabym tego, czy też rozpoczęłabym, czy też zainicjowałabym chociaż coś, żeby po prostu te dobre aspekty były w jakimś, w tym początku, który na pewno przyniesie ogromne zadowolenie, uznanie, szczęście, ale także dużo, dużo pieniędzy, tak? No bo tutaj jest z tym Jowiszem i Plutonem, że to przyniesie dużo pieniędzy, dlatego warto. I 29 przed nowiem z tym pierścieniowym zaćmieniem słońca. Pluton wyrusza w bieg wsteczny. U ciebie ten Pluton wyruszający w bieg wsteczny oczywiście jest jeszcze w tobie i jest taki temat pożegnania. Przez następne 6 miesięcy pozostanie do 8 października w biegu wstecznym. Pewne energie, pewne siły. Pamiętamy, że Pluton jest lepszym motorem niż Marsem. Jest siłą wewnętrzną, jest siłą podświadomości. Pewne inicjatywy, pewne działania, które począłeś przez ostatni czas, może będziesz coś zmieniał, może będziesz przemyślał. Masz razem z tym Plutonem pokazywać się prawdziwy, masz być autentyczny, masz powracać do siebie, masz pozwalać na zmiany, masz powrócić do tematów związanych ze swoim wewnętrznym dzieckiem, ale przede wszystkim razem z Plutonem nie wchodzić w relacje uzależniające wszelkiego rodzaju. Jednocześnie Pluton, ta siła, tą moc, którą teraz jeszcze masz do roku 2024, następnie to się kończy, jest, aby tą siłę, tą moc także dać trochę coś siebie innym. Dziękuję bardzo koziorożcom, życzę Wam wspaniałego miesiąca. Wykorzystajcie tą drugą połowę, szczególnie od 11 z tym Merkurym w trygonie i następnie od 12 i od 20
kiedy słońce przejdzie do znaku byka, otwieracie się na to nowe, otwieracie się nawet na te niespodzianki, bo będzie przyjemnie, będzie interesująco i wreszcie będą spełniać się życzenia i marzenia, nawet te, które są bardzo skryte. Przechodzimy do znaku wodnika. Wodniki. Co u Was się będzie działo? Miesiąc bardzo intensywnych, bardzo ważnych, wyjątkowych, przeznaczeniowych, historycznych konstelacji, które nigdy już w życiu nie przeżyjemy. I miesiąc rozpoczynasz nowiem w znaku barana w pozytywnym aspekcie, bo w sekstylu słońce bowiem jest w znaku barana do 20, dodaje Ci dużo siły, dużo mocy, dużo radości, dużo ekspresji i przebicia razem z tym nowiem, które odbywa się w pozytywnym sekstylu, jeżeli chodzi o komunikację. Bardzo dobry czas na pracę ze słowem mówionym i pisanym. Bardzo dobry czas na przekaz wiedzy, przekaz informacji. Bardzo dobry czas na pracę online wszelkiego rodzaju, czy też handlu. Wielu z Was razem z tym nowym pomyśli o nauce. Wielu pomyśli o rozwoju lub też o nauczaniu innych. Przekazie, bardzo dobry czas na marketing, na spotkania, na wyjazdy na bliską odległość, na prace twórcze z grupą ludzi, z którą rozumiesz się dobrze, ale na pewno wszystko, co jest związane z mówieniem, z pisaniem, z handlem i z pracą online. Jednocześnie, ponieważ nów baranie jest, rozpoczynam coś nowego, inicjuję, działam, przechodzę do akcji. Merkury jest także tutaj, to wszystko do 11, bardzo dobry czas. To, co rozpoczniesz, to, co zainicjujesz, nie zaczynałabym pierwszego, ale 29 czy 2 lub 3, 5 już nie. To przyniesie Ci nie tylko pieniądze, ale są jakieś bardzo wartościowe, nowe kontakty, pionierskie kontakty. Jeżeli jest chęć zrobienia coś zupełnie nowego, co nigdy nie robiłeś, robić, działać, bo widzę tutaj dużo odwagi, dużo motywacji i jednocześnie będzie można zarobić pieniądze i rozkręcić te swoje biznesy, interesy, ale także nowe osoby, które będą teraz wchodziły w twoje życie, poznane nawet może online, czy też poznane może na jakichś spotkaniach, w jakiejś szkole, czy na jakiejś konferencji na przykład, przyniosą także korzyści tutaj materialne. 5, uwaga, bardzo trudny dzień w świecie, Mars w sekstylu, Mars w koniunkcji do Saturna w znaku wodnika, czyli temat dramatów, temat kryzysu w świecie. Dla Ciebie jest to szczególnie ważne, dlatego że Saturn stoi w koniunkcji do Marsa w Twoim znaku i podczas tego dnia Wenus przechodzi do znaku ryb. Razem z tym Saturnem w koniunkcji do Marsa nie jest to dzień dobry na inicjowanie czegoś nowego. Nie jest to dzień dobry na forsowanie czegoś nowego. Gdy Mars leci w znaku wodnika, ma nowe pomysły, nowe idee, coś nowoczesnego, patrzy dalej, jest już dalej, tak Saturn mówi stop. Jednocześnie nie jest to dzień na wchodzenie w konflikty wszelkiego rodzaju, ponieważ będą tutaj trudne konsekwencje, tak? Że będą wyciągane konsekwencje i Saturn hamuje tego Marsa, Saturn zatrzymuje. Na przykład może być tak, że masz bardzo ważny termin, jedziesz gdzieś i rano wstaniesz, jesteś chory, Saturn, przeznaczeniem, stoi Ci w drodze. Może być tak, że już wsiadasz w auto, jedziesz i nie wiem, nie chcę powiedzieć, że masz wypadek, ale może być tak, złapiesz gumę, tak? Czyli nic się nie stało, znowu nie dojechałeś. Może być tak, że chcesz zakładać stronę internetową, czy masz jakiś występ, czy chcesz wyjechać za granicę, czy chcesz wyjechać do innego miasta, tak? Czy też zainicjować coś nowego, no bo Mars w wodniku ma nowe pomysły rewolucyjne i tak dalej. Lub też jakaś prowokacja, ktoś może Cię sprowokować i wtedy Ty możesz na przykład chęć odreagowania się w jakiś sposób,
też wyciągnięcie tutaj konsekwencji, czyli podczas tego dnia, 5 kwietnia, zapisać żadnych terminów, żadnych rozmów, żadnych operacji. Też bym tutaj na przykład nie planowała, jeżeli chodzi o terminy lekarskie, bo to może być nawet związane, nie wiem, z jakąś tam koniecznością operacji i jakimiś innymi powikłaniami, czyli na pewno te terminy lekarskie, wszelkie terminy, czy na przykład z zęby, ale to w wodniku to nie, to koziorożec, jakaś choroba nowoczesna, nie wiem, czy alergia, już nie chcę powiedzieć korona, ale coś, co może cię zatrzymać, czyli żadnych terminów i nie prowokujemy, po prostu nie wchodzimy w prowokacje, obojętnie co by tutaj się działo. Ta Wenus, która do 5 jest jeszcze w Twoim znaku, czyli tematy rozwoju, kreatywności, pieniędzy, przechodząca do znaku ryb do końca miesiąca także przynosi dalej pieniądze. Widzę, że tych pieniędzy będzie coraz więcej, że Ty zarabiasz te pieniądze, że pieniądze przychodzą z prac, gdzie korzystasz ze swoich talentów, ze swoich predyspozycji, tworzysz zabezpieczenia, pracujesz. To może być także praca związana z czymś dla ludzi, pomoc innym, praca dla innych i to przyniesie także korzyści. Ta Wenus odgrywa bardzo ważną rolę pod koniec miesiąca, ponieważ w tym znaku 12 dochodzi do połączenia Jowisza z Neptunem. Do tego dojdę. 7 kwietnia Merkury ustawia się w sekstylu do Saturna i 8 Merkury w sekstylu do Marsa. Ze znaku Barana, po podjętej jakiejś inicjatywy z Merkurem, jakieś propozycje, to mogą być propozycje także online, to mogą być propozycje z bliskiej odległości, to mogą być propozycje od rodzeństwa. Tak, czyli jakieś nowe współprace, nowe kooperacje, jakiegoś nowego interesu, wchodziłabym w to bardzo dobry czas, ale także zabezpieczenia długofalowe Saturnem jakieś projekty z możliwością rozpoczęcia właśnie czegoś nowego, czegoś innego, czego jeszcze nie robiłeś, wypróbowanie czegoś nowego. Tak, proszę, wchodź to i razem z Merkurym. Tego Merkurego, planetę biznesu, planetę interesu, wykorzystaj do 11 kwietnia. Dlatego, że 11 kwietnia, czyli wszystkie rozmowy, wszystkie terminy, kupna, sprzedaż, handel, zarabianie pieniędzy, spotkania wszelkiego rodzaju, pisanie i tak dalej. Dlatego, że następnie Merkury przechodzi do znaku Byka, gdzie odbędzie się drugi nów 30 kwietnia i ustawia się w kwadracie. I z tym Merkurem jest jakaś praca związana z domem. Tematy domu, tematy rodziny, tematy przemyślania, może jakieś bardzo ważne rozmowy, czy też spotkania z rodziną, z najbliższymi, czy też z Twoimi rodzicami, dotyczące domu, dotyczące zabezpieczenia domu, wprowadzenie nowego urządzania, przyjemnego, kupowania jakichś przyjemnych, pięknych, może drogich rzeczy, czy też właśnie, nie wiem, zrobienie ogrodu, czy też zrobienie altanki, czy postawienie garażu, tak? No bo byk to ziemia, kwiaty, ogrody, upiększanie wszelkiego rodzaju, żeby będzie tutaj bardzo ważnych dużo rozmów, ale Merkury ustawia się w kwadracie, czyli że pieniądze będziesz też wydawał. Z jednej strony tu zarabiasz, a z drugiej strony będą te pieniądze szły na rodzinę. Na dom, ale żeby było przyjemnie. 12. Jowisz w koniunkcji do Neptuna. Ta konstelacja raz na 166 lat. Wyjątkowa konstelacja, naprawdę spełniająca życzenia i marzenia. Jednocześnie u ciebie znajduje się w bardzo pięknym domu, bo gwarantującym, że poprawy sytuacji finansowych. Razem z tym Jowiszem masz ty te pieniądze zarobić, masz ty te pieniądze, czy też stworzyć nowe zabezpieczenia, przede wszystkim tym, co jest dla innych ludzi. Tak? Czyli znak ryb, jestem dla innych, pomagam innych. Jeżeli to są prace związane także z Twoimi talentami, z Twoimi hobby i naprawdę to lubisz i naprawdę to kochasz, mogą Ci przynieść tutaj do końca miesiąca fortunę.
W koniunkcji do Neptuna już trzeba leciutko uważać. Na pewno, jeżeli chodzi o inwestycje, bo Neptun lubi oszukiwać, kłamać, rozpościera mgły, tak? Czyli jakieś tematy, jakieś inwestycji, to co nie znasz, to co ktoś ci tutaj powiedział, czego nie czujesz, nie robiłabym, bo mogłoby to oznaczać straty wszelkiego rodzaju. Saturn jest jeszcze w Twoim znaku do wiosny 2023, czyli musisz pamiętać, Ty odpowiadasz za siebie, Ty odpowiadasz za relacje. Na Ciebie spada odpowiedzialność za wszystkich, dopóki ten Saturn jest raz na 30 lat. W każdym bądź razie, ale Saturn w Wodniku chce, abyś Ty się także spełnił i zabezpieczył finansowo. Nie jest to dobry dzień właśnie na inwestycje jakieś nie wiadomo gdzie, tak, że Neptun, ktoś ci coś tutaj powie, na przykład zainwestuj, nie wiem, w Bitcoina, czy pożycz komuś, a ten taki biedny, to mu tam daj, czy daj mu rabat i tak dalej, trochę więcej. Nie robiłabym tego, ale wręcz przeciwnie, postawiłabym na to, że ja się zabezpieczam, bo tutaj widzę, że możesz naprawdę zarobić bardzo dużo pieniędzy, jednocześnie myśli, idee, inspiracje, nawet sny dookoła tych dni, konstelacja będzie trwała ponad tydzień, przynoszą zabezpieczenia i dają ci zabezpieczenia, gwarancji zarabiania pieniędzy na kolejne 13 lat. Bardzo ważny dzień i niech to idzie w tym dobrym kierunku. Przepraszam. 15. Mars przechodzi do znaku ryb, czyli do 15 masz dużo siły, dużo motywacji, dużo energii do działania, do inicjatywy, do przeprowadzenia ważnych pomysłów, do unowocześnień. Energia zdrowia, tak? Poprawienie zdrowia i następnie Mars przechodzi do znaku ryb i podczas tego dnia Lilith przechodzi do znaku raka. Razem z tym Marsem w znaku ryb proszę przez następne 2 miesiące, prawie 2 miesiące uważać, ponieważ znowu jest ten dom finansowy. Ponieważ Mars w tych rybach działa, raz nie działa, czyli taka fala, raz może się zamyślić, raz może zapomnieć, co chce zrobić. Energia jest skierowana, ponieważ tu jest i Wenus, czyli pieniądze są na pewno, ty zarabiasz. Jest ten Jowisz Neptun, jakaś nowa inspiracja, nowa myśl, gdzie masz wykorzystać swoje talenty w kierunku pomocy innym, pracy dla innych, ale także ten Mars i ten Mars może tak działać, działam, nie działam, dzisiaj działam, jutro nie działam, czyli odpowiednio kierować energię, bo jest znowu skierowana na zarabianie pieniędzy. Aż cztery planety w tym twoim domu finansowym i teraz musisz tą energią bardzo dobrze kierować. 15 przechodzi Lilith do znaku raka i w znaku raka pozostanie 9 następnych miesięcy. Taką pozycję miała w roku 2013 do marca 2014. Możesz sobie przypomnieć, ta Lilith prowokantka, ale patrząca na to, aby było porówno, aby było sprawiedliwie, aby nie było podlegania. Pozycjonuje się następne 9 miesięcy w dniu codziennym i zdrowia, i pracy. Czyli nie pracujemy do wieczora, bo może to się odbić na zdrowiu. Patrzymy na to, aby był relaks, aby był odpoczynek, aby było odpowiednie żywienie. Ta Lilith może także ci przypominać, abyś nie podlegał, abyś myślał o osobistym spełnieniu. Dlatego jest ten Saturn. Abyś myślał o swoim zdrowiu. Tu mogą się pojawić, oczywiście, tak? Czyli patrzałabym na sygnały mojego ciała, tak? Dlaczego mnie dziś boli głowa, dlaczego mnie boli dziś brzuch, dlaczego dziś nie chcę gdzieś tam iść, ponieważ ona będzie ci dawała sygnały wszelkiego rodzaju, czego masz nie robić, czy na co się nie zgadza. Na przykład, tak? Jeżeli chodzi o twoje ciało, tutaj jest temat także odpoczynku, relaksu, stworzenia harmonii między pracą, zdrowiem, a takim uregulowanym dniem codziennym. Na przykład, że nie masz do 23 pracować, ale że masz wcześniej kłaść się spać.
16 pełnia w znaku wagi w pozytywnym aspekcie, ponieważ w trygonie przynosi jakieś bardzo ważne, pozytywne zakończenie. To może być na przykład jakieś zakończenie jakiegoś kursu, to mogą być tematy wyjazdu. Kto na przykład chce wyjechać, to przyjdzie tutaj pozytyw, czy czeka na wizę, czy czeka na obywatelstwo, otrzyma pozytywną odpowiedź. To mogą być na przykład odpowiedzi, jeżeli ktoś na przykład chce studiować, czy zdawał egzaminy, to także, tak, czyli pozytywne zakończenie, to może być zakończenie także w pozytywnym sensie jakichś spraw sądowych, jakichś spraw urzędowych, jakichś spraw związanych z innymi wysokimi urzędami, czy z policją, tak, czy jakieś bardzo dobre wiadomości z zagranicy, jeżeli chodzi o jakąś tam współpracę i kooperację. 17 i 18 święta. W święta mamy niestety w świecie trudną konstelację Słońce w kwadracie do Plutona, temat znowu władzy i temat przemocy. To w świecie i 20 Słońce przechodzi do znaku byka. I tu w tym byku będą się odbywały następnie zaćmienia, czyli drugi nów Księżyca z pierścieniowym zaćmieniem Słońca. I zaćmienia po wejściu tego Słońca, które pozostanie 4 tygodnie w byku z Merkurem, u Ciebie naświetlona jest do wiosny 2023 sytuacja domu, sytuacja rodziny. Ktoś z Was planuje zmianę czy wyjazd za granicę? Nie, to może być możliwe. Ktoś nie planuje przeprowadzki, może jednak do tego dojść. W innym sensie, ponieważ jest tutaj i Słońce, i Merkury, mogą pojawić się sytuacje, kto nie chce wyjeżdżać i nie będzie mu to przeznaczone, bo wielu wodników jednak niestety czy stety wyjedzie i będzie wchodziło w te przyjemności i radości. Będzie temat stworzenia harmonii i sfokusowania się, czyli fokus ma być większy od tego momentu na dom, na rodzinę, na zabezpieczenia w domu, na stworzenie przytulnego domu, na stworzenie takiego domu, gdzie czujesz się bezpiecznie, gdzie wszystko jest naprawdę zabezpieczone, ale także no, w taki jakościowy sposób. Może być tak, że razem za zaćmieniem od 30, a efekty zaćmienia są do po 6 miesięcy po zaćmieniach, jednocześnie od 1 do 16, od 1 kwietnia do 16 maja znajdujemy się w korytarzu zaćmień. I decyzje podejmowane w tym korytarzu zaćmień, musisz wiedzieć, już będą ci dawały sygnały, czy też co się wydarzy, kto zadzwonił, kto co powiedział. U ciebie patrz, co jest w domu, z domem. Ale także stworzenie harmonii. Nie tylko praca, nie tylko jestem w pracy, ale fokus muszę skierować na dom, fokus muszę skierować na rodzinę. To zaćmienie może być tak, że rodzina się powiększy, to w pozytywnym znaczeniu, tak? Czyli może to będzie dziecko nieplanowane, ale to dziecko będzie. To może być tak, że może rodzice będą potrzebowali pomocy, to może być tak, że może będziesz pomagał jakiejś innej rodzinie, bliskiej rodzinie, czy rodzeństwu, czy rodzicom na przykład, bo to jest słońce, czyli jest temat ojca. Temat odpowiedzialności, ale także zabezpieczania, czy zabezpieczania takiego od podstaw, tak? Bo byk jest, to są podstawy, tak? Czyli w jaki sposób my zabezpieczamy się, tematy odżywiania, tematy podstaw, tego wszystkiego, co potrzebujemy w normalnym dniu codziennym, tak? Czyli jedzenie, ubranie, światło, gaz, to wszystko, co nam jest potrzebne. I od tego momentu bym tutaj większy fokus, tak? Czyli nie tylko praca, praca, ale twórz harmonię między domem, karierą a pracą. Bo węzeł karmiczny, w którą stronę masz iść, jest w znaku byka do wiosny. I te zaćmienia, ponieważ te zaćmienia będą wyjątkowe, i to jest także wyjątkowe i ma pozytywne aspekty na szczęście. Okej, że może się przydarzyć coś pozytywnego, ale zaskakującego, na przykład nieplanowane dziecko, czy na przykład, że twoja partnerka czy partner kupił dodatkowy dom i trzeba będzie ten dom urządzić i trzeba będzie też inwestować, lub też jakiś pomysł na przykład, że jakiegoś wyjazdu wielu z Was będzie wyjeżdżać.
Jeszcze wcześniej, ponieważ to Słońce przechodzi do znaku byka i pozostanie tutaj 4 tygodnie i Merkury tak samo, no jest temat pracy, pracy w domu, zmian w domu, inwestowanie w dom, inwestowanie w jakieś tam ogrody, zabezpieczenia, tworzenie zabezpieczeń wszelkiego rodzaju i fokus twój ma być także na to skierowany. Jeszcze wcześniej, bo już przeskoczyłam do tego nowiu księżyca, efekty zaćmienia są do po 6 miesięcy po zaćmieniu i uwaga, bo 16 maja od nowiu do pełni będzie zaćmienie w Skorpionie i dotyczy pracy, że pewne tematy trzeba będzie zostawić. I tu już będziesz wiedział, ale do 30 od 1 kwietnia będą już sygnały. Będą już sygnały tutaj, co będzie się pojawiać. Jeszcze wcześniej, 29, Pluton, planeta transformacji, planeta zmian, wychodzi w bieg wsteczny i pozostanie 6 miesięcy do 8 października w biegu wstecznym i u Ciebie jest w 12 domu. W 12 domu oznacza, że oczyszczasz tą swoją podświadomość. Zamykasz stare tematy, odchodzisz od starych traum, odchodzisz od starych myśli, które Cię uzależniają, odchodzisz od czasami może manipulowania siebie, wmawiania sobie coś. To są tematy jakieś też w ukryciu, tak? Czy też może być tak, ponieważ ten Pluton idzie w bieg wstecznym, energia idzie do wewnątrz, ty będziesz sam czuł, tak? Jeżeli jest jakaś osoba, która jest twoim wrogiem, czy też jest jakiś temat, który już naprawdę powinieneś z przeszłości zostawić, zamknąć jakiś dramat, zamknąć jakąś traumę, ten Pluton będzie ci w tym pomagał. To jest takie samo psychoterapia, tak? Samo leczenie się, samo uzdrawianie, jednym słowem zamykanie przeszłości i otwieranie się do nowego. Ja dziękuję wszystkim wodnikom, życzę Wam dobrego, przyjemnego i spokojnego kwietnia. Będą wyjątkowe wydarzenia w świecie. Wykorzystajcie tą pierwszą do 20. Macie najlepsze aspekty z trygonem Słońca, z trygonem Merkurego, Mars, energia, działanie, inicjatywa w Twoim znaku do 15 kwietnia, czyli energia jest przy Tobie i to należy wykorzystać. Przechodzimy do znaku ryb. Drogie ryby, Wy macie wyjątkową sytuację w tym roku i w życiu i nigdy więcej taka sytuacja się nie powtórzy, ponieważ połączenie Jowisza z Neptunem, które się zbliża, dokładnie będzie 12, ale aspekt już będzie wcześniej trwał, tak? Czyli ponad tydzień w twoim znaku zdarza się raz na 166 lat, ma realizować Twoje marzenia, ma realizować Twoje życzenia, ma rozwijać Twoją spirytualność, Twoją wrażliwość, Twoją fantazję, Twoją kreatywność. Jednocześnie razem z tym, Jowisz planeta szczęścia, planeta ekspansji, będzie to inspiracja, nie tylko rozwój spirytualny, duchowy, kreatywność, ale także to szczęście, te zabezpieczenia, pieniądze. W tym znaku będzie także Wenus w Twoim znaku, zaraz do tego dojdziemy i ona będzie się także później łączyć z Jowiszem i z Neptunem. Musisz od 1 kwietnia już naprawdę stworzyłabym sobie plan, stworzyłabym sobie, napisałabym te marzenia, napisałabym te duże marzenia, te wielkie marzenia, które jeszcze Ci się nigdy nie spełniły, naprawdę ufając w to i wierząc i przechodząc do realizacji, bo jest to wyjątkowy miesiąc dla Ciebie. Rozpoczynamy jednak od początku miesiąca. Ja dorzucę jeszcze parę tematów negatywnych, które mogą się też wydarzyć, abyś uważała, ale ponieważ jest to konstelacja naprawdę szczęśliwa, spełnienia, ale także takiego zadowolenia z siebie, pokoju, dogadania się ze sobą, uzdrowienia duszy i ciała, ale że coś wreszcie, jeżeli chodzi o Ciebie, o relacje, o pieniądze, o dom, o kreatywność, o drogę powołania, cokolwiek może naprawdę w tym miesiącu się spełnić. Jednocześnie wszystkie myśli, wszystkie idee, wszystkie sny zapisywać sobie, to, co tutaj wymyślisz, to, w którym kierunku pójdziesz i zainicjujesz coś nowego, jest na następne 13 lat.
Pojowisz tu wróci do Twojego znaku po 13 latach. Miesiąc zaczynamy nowym w znaku barana i ten nów w znaku barana odbywa się przed Tobą i wskazuje na nowy pomysł zarabiania pieniędzy. Coś dodatkowego. Ponieważ baran jest znakiem kierowniczym, ja dyryguję, ja kieruję, inni słuchają mnie. Nowe pomysły, pionierskie pomysły na zarabianie pieniędzy, na poprawę sytuacji finansowych, ale są związane z twoimi talentami, jednocześnie no, dużo własnej inicjatywy, czy też własna działalność. Tutaj znajduje się także Merkury, wchodziłabym na pewno w to nowe, ale rozpoczęcie własnej działalności nie pierwszego, ale albo 30 marca, albo 3, na pewno nie 5, ale nie 1. Tak? Czyli nowe pomysły, nowe idee, pionierskość. Słońce pozostanie do 20 w znaku barana, czyli poprawy sytuacji finansowych. Ty będziesz te pieniądze zarabiał, ty te pieniądze przynosisz do domu, ty wkładasz to dużo inicjatywy. Jednocześnie do 20 dużo pewności siebie, dużo zdecydowania, dużo takiej radości. Czujesz się wartościowy, czujesz się energiczny, energiczna i możesz tutaj kilka rzeczy zrobić naraz, ale także Merkury, że są rozmowy, że jeździsz, że piszesz, przechodząc do tego nowego, czyli taka energia wiosny w finansach. Bardzo dobrze. 5-4 znowu uwaga, Saturn w koniunkcji do Marsa w wodniku, dramatyczne wydarzenia w świecie. U Ciebie to połączenie może wskazywać na jakieś tematy, ponieważ podczas tego dnia, 5, już bym nie podejmowała żadnych inicjatyw, nie rozpoczynałabym nic nowego, nie forsowałabym nic, ale także unikała prowokacji wszelkiego rodzaju. U Ciebie może dotyczyć przede wszystkim z jednej strony Mars chce działać, Mars chce inicjować, Saturn go zatrzymuje, tak? Czyli takie gaz, oddechy i łapiemy się za hamulec ręczny. Jednocześnie jest jeszcze do 5, Wenus przechodzi do twojego znaku. To może być tak, że pojawią się jacyś ukryci wrogowie. To może być tak, że będziesz coś chciał robić, czy zadziałać, a ten Saturn cię zatrzyma. To może być temat zdrowia. Ponieważ Wenus przechodzi jednak do Twojego znaku i tu pozostanie do końca miesiąca, podczas tego samego dnia, jeżeli będzie nawet jakaś sytuacja kryzysowa, nie wiem, musisz gdzieś jechać, masz gorączkę, padasz, nie jedziesz, będziesz się wkurzał, czy wkurzała, czy będziesz się denerwował, czy przepadnie Ci tutaj coś, jednak Wenus to naprawi. Tak? Czyli zaufałabym danej sytuacji, nie forsowałabym nic na siłę i jeżeli objawią tu się jacyś ukryci wrogowie, czy też objawią się jakieś ukryte sprawy, czy objawią się jakieś tematy, nawet by to oznaczało chęć wyjazdu, czy wyjazdu za granicę, czy też ucieczka, to nawet może oznaczać dla niektórych emigracja, muszę gdzieś wyjechać. To ten Mars, tak, który chce gdzieś wyjechać, a Saturn go zatrzymuje, może oznaczać, że dzisiaj nie, ale jutro. Tak? Czyli dzisiaj nie ma sytuacji, ale za tydzień. Ponieważ ta konstelacja trwa dłużej, może być tak, że na przykład będziesz tydzień chory, czy będziesz miał gorączkę. Tak? W wodniku może to się pojawić nagle i nieoczekiwanie. Na pewno dzień 5 nie jest dobry na jakieś tam operacje wszelkiego rodzaju. Czy też wejścia w prowokację, czy też kłótnie z jakąś osobą, którą ukrywałeś do tej pory, dlatego że no, tu będą wyciągane takie nieprzyjemne konsekwencje. Czyli nic nie forsujemy w każdym bądź razie na siłę. 7 Merkury w sekstylu do Saturna i Merkury w sekstylu do Marsa. Ten Mars pozostaje jeszcze do 15 w znaku wodnika, ale od 5 Wenus przechodzi do Twojego znaku. I tu pozostanie do końca miesiąca. Bardzo piękny czas. Wenus bardzo dobrze się czuje w znaku ryb, czyli i zadowolenie, i przyjemności, i radości, i poprawa Twojego wyglądu, i temat relacji, miłości, zakochania, inspiracji, bardzo dobry czas na tworzenie, bardzo dobry czas na malowanie, rysowanie, zarabianie pieniędzy, jednocześnie dużo wiary, dużo zaufania.
I 10 Merkury w sekstylu do Saturna i do Marsa. Są jakieś tematy właśnie jeżeli chodzi o zarabianie pieniędzy. Może właśnie z tym Saturnem i z Marsem uczysz się czegoś, czy może z tym Saturnem, Marsem myślisz o wyjeździe, a jeszcze nie możesz. I później właśnie od piąty, ten trudny dzień, ale 8 już będzie się, będą jakieś tematy rozwijające, czy też ułatwiające rozwiązanie jakiegoś, na przykład jakiegoś konfliktu z jakąś osobą. 11 ta taun, bardzo dobry czas, Merkury wreszcie przechodzi do byka i ustawia się w pozytywnym sekstylu i pozostanie tutaj do 30 kwietnia. Bardzo dobry czas na komunikację, na zarabianie pieniędzy, na współpracę, kooperację, na wyjazdy wszelkiego rodzaju. Może niektórzy z Was będą chodzić na jakieś szkolenia, uczyć się, czy też rozwijać, czy też pracować online, czy może to być handel online, czy to mogą być jakieś tematy, kto będzie zdawał na przykład egzaminy, czy tematy wyjazdu gdzieś na bliską odległość, ale wszystko, co jest związane z mówieniem, pisaniem, komunikacją i wchodzenie w nowe kontakty, z którymi będzie można współpracować, kooperować, ale także Merkury w byku zarabiać pieniądze. I 12 to połączenie Jowisza z Neptunem, konstelacja spełniająca życzenia i marzenia. Podczas tych dni, ponieważ Neptun jest mgłą, podczas tych dni jest iluzją, jest kłamstwem, jest oszustwem, jest takim może zagubieniem, może także zagubić to szczęście. Nie jest to na przykład, nie są to dni powiedzmy, tak? Czyli tydzień, 10 dni, tak? Dookoła daty 12. Na przykład na jakieś tam branie jakichś tabletek, czy branie nowych leków. Na pewno nie alkohol, na pewno nie jakieś środki odurzające. Uwaga na wodę wszelkiego rodzaju, nie wiem, może pęknąć rura, czy jakieś tam inne sytuacje. Za dużo tej wody. Jest Wenus, że obojętnie co się tutaj przydarzy, ta sytuacja będzie uratowana, ale pozostajemy w realu, tak? Dlatego, że to szczęście, ta ekspansja, to uzdrowienie, ta spirytualność, która teraz będzie się rozwijać, nie ma być w Twojej głowie, nie ma być w Twojej fantazji, nie ma być w Twoim wyobrażeniu, ale w realu. W szarym, normalnym, dniem codziennym, jak ja to mówię, to szczęście doprowadzamy do realu. Tak? I razem z tym Jowiszem i z Neptunem, Ty jako wybrana możesz zrealizować swoje marzenia. Nie przegapić tego. Jednocześnie 15 Mars, planeta energii, planeta działania, wreszcie wychodzi z Twojego znaku i przechodzi do... Wychodzi ze znaku wodnika i przechodzi 15 do znaku Mars, planeta energii, planeta działania, planeta inicjatywy, wreszcie po 2 miesiącach przechodzi do Twojego znaku, ponieważ te 2 ostatnie miesiące ta energia była skierowana do wewnątrz, może były ważne jakieś tematy zdrowia, może pracowałaś tu nad jakimś projektem, teraz ta energia przechodzi w Twoje ręce. Uwaga jednak, Mars w znaku ryb doda Ci motywacji, doda Ci siły, doda Ci mocy, doda Ci na pewno jest tematem, gdzie decyzje czy też działania, które będziesz podejmowała w połączeniu z intuicją, mają na pewno bardzo dobry charakter, czy też wszystko, co jest związane z fantazją, ze spirytualnością, z rozwojem, z pracą dla innych, ale nie ma być to energia skierowana tylko na innych, ale na Ciebie. W tym roku Ty jesteś ważna z tym Jowiszem, w tym roku Ty skieruj tą energię dla siebie i ten Mars będzie Ci pomagał, abyś realizowała faktycznie swoje marzenia i swoje życzenia, dodając dużo siły, dużo motywacji i dużo wiary. Nie wycofywać się, nie rezygnować, nie poddawać, ale walczyć. I ja bym już na początku miesiąca razem z Nowiem w Baranie wyznaczyła sobie cele, które chcę tutaj naprawdę do końca miesiąca osiągnąć. 16 pełnia w znaku wagi i Lilith przechodzi do znaku raka.
Lilith w znaku raka pozostanie przez następne 9 miesięcy. To było także w roku 2013 do marca 2014 w pięknym aspekcie w Trygonie w domu piątym. Z jednej strony, ponieważ Lilith jest taką prowokantką, z drugiej strony nie zgadza się na podleganie, nie zgadza się na niesprawiedliwości, nierówności, ale w Trygonie tutaj jest temat, aby otworzyć się na przyjemności, aby otworzyć się na radości, aby otworzyć się na miłość, aby zaopiekować się sobą, aby odważnie wykorzystywać swoje potencjały, swoje talenty, aby przeznaczyć dużo czasu także na zabawę, na spotkania, na hobby, na radości i na miłość. I ta miłość ma być no, naprawdę tutaj na równo i sprawiedliwie, tak? Czyli energia skierowana na ciebie, pełnia w znaku wagi, nie ma wpływu na twoje słońce i odbywa się także w dziewiątym domu. Dziewiąty dom jest tematem zakończenia wszelkiego rodzaju w pozytywnym aspekcie, jeżeli chodzi o tematy na przykład zakończenia egzaminów, o tematy jakieś sądowe, kto tutaj przez długi czas, jeżeli chodzi o relacje, o partnerstwa wszelkiego rodzaju. To mogą być zakończenie jakichś kontaktów związanych z zagranicą, zakończenie jednego celu, jednego pomysłu, jakiejś idei. Może ktoś, niektórzy z Was chcieli wyjechać, nie będą wyjeżdżać, ale z tym Jowiszem i w koniunkcji do Neptuna zmienią swój kierunek, czy też wyjadą bardzo daleko, może zrezygnowanie z jakiejś zagranicy, wybranie innego miejsca w świecie. I te tematy zakończenia to mogą być dobre zakończenie jakichś egzaminów, jakichś publikacji, jakichś wystąpień, czy też chęci dalszej nauki oraz rozwoju. 17 kwietnia i 18 święta, niestety podczas świąt 18 mamy Słońce w kwadracie do Plutona w świecie, czyli temat takiej znowu walki o władzę. I Wenus będzie w koniunkcji do Urana, to opowiem może i zrobię wideo, co trzeba wiedzieć o miesiącu kwietniu dokładnie, jeżeli chodzi o świat. I 20 tatam, bardzo dobry czas, wreszcie Słońce przechodzi do znaku byka i ustawia się w pozytywnym sekstylu i tutaj odbywa się drugi nów 30 z pierścieniowym zaćmieniem Słońca. To Słońce od 20 przez następne 4 tygodnie nie tylko dodaje Ci dużo siły, dużo wiary, dużo motywacji, dużo ekspresji, ale razem ze Słońcem bardzo dobry czas jest na pracę online wszelkiego rodzaju. Na pisanie, na mówienie, na wyjazdy, na zapisanie się na kursy, na robienie jakichś kursów, online, na zakładanie szkół, na zakładanie przedszkoli. Ponieważ ten drugi nów Księżyca jest w sekstylu i ma bardzo pozytywne aspekty, dobra, jest też ma charakter karmiczny oczywiście, bo efekty zaćmień oczekujemy do po 6 miesiącach po zaćmieniu i od 1 kwietnia do 16 maja jesteśmy w korytarzu zaćmień, ponieważ 16 maja będą odbywać się zaćmienia w znaku Skorpiona dla Ciebie w pozytywnym trygonie. Teraz to zaćmienie przynosi bardzo dobre wiadomości w koniunkcji do Urana, nagłe i nieoczekiwane zmiany. Może być tak, że będą to bardzo wiadomości i korzyści ze strony rodzeństwa. Może być chęć jakiegoś wyjazdu, przeprowadzki na bliską odległość. Może właśnie temat, że zmienisz formę komunikacji, przekazu wiedzy, oczywiście więcej intuicji, więcej inspiracji. Tu jest także Uran, tak? Czyli Twoja wyższa świadomość rozwija się w tempie strzały. Ale wszystko, co jest związane z komunikacją, przekazem wiedzy, zakładaniem szkół, zakładaniem przedszkoli, wszystko, co jest związane z reklamą, sprzedażą, pracą w internecie, handlem, ale także nauki wszelkiego rodzaju. Tutaj widzę ogromne korzyści
i po jednocześnie, ponieważ jest to sekstyl, nowe szanse i nowe możliwości, że pojawią się także ludzie z wszelkimi propozycjami, na przykład może współpracy i kooperacji, które będą także dla Ciebie korzystne finansowo, wchodź w to. Tak, czyli nagłe, nieoczekiwane zmiany, możesz nagle i nieoczekiwanie także kupić sobie jakieś nowe auto, czy wyjechać gdzieś na bliską odległość, czy wyjedziesz gdzieś na bliską odległość i postanowisz tam zostać. 29 jeszcze przed nowiem w znaku byka, który ma pozytywne aspekty i przynosi naprawdę dla ryb, czyli ten miesiąc może przynieść dużo, dużo, dużo pozytywnych niespodzianek. Stój jednak w realu, stój w realu i te marzenia, te życzenia doprowadzaj do końca. Pluton przechodzi w bieg wsteczny i pozostanie do 8 października w biegu wstecznym. Pluton działa korzystnie dla Ciebie do roku 2024 i widzę, że niektóre z Was będą zmieniały, będą zmiany w grupach, będą zmiany w przyjaciołach, że tutaj nastąpi sortacja i jednocześnie, ponieważ jest to dom marzeń i życzeń, niektóre marzenia, niektóre życzenia przekształcą się do jesieni. Z niektórych marzeń Pluton, czyli radykalne zmiany, tak nie, że po prostu z czegoś zrezygnujesz i wprowadzisz w swoje życie, może właśnie z tym Jowiszem i Neptunem będą nowe marzenia, nowe życzenia, nowe kierunki ekspansji, nowe kierunki wyjazdu i pojawią się nowe cele życiowe, które naprawdę mają Ci przynieść szczęście i zadowolenie. Ja dzisiaj dziękuję rybom i wodnikom i koziorożcom i wszystkim innym znakom. Dziękuję za wysłuchanie. Zapraszam do subskrypcji, do lajkowania, do komentowania. Niech spełniają się życzenia, niech spełniają się marzenia. Życzę wszystkim spokojnego miesiąca kwietnia. Pozdrawiam i do zobaczenia.